Malownicze krajobrazy i ostoja spokoju zainspirowały profesora Wojciecha Pluskiewicza do stworzenia idealnego miejsca na ziemi dla seniorów. 4 czerwca 2014 roku zakupił on działkę budowlaną z Urzędu Miasta. I tak rozpoczęła się misja tworzenia. Miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, dzień po dniu powstawał niezwykły budynek. Aż 3 marca 2017 roku budynek uzyskał wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Kilka dni później zamieszkali w nim pierwsi mieszkańcy. Profesor Wojciech Pluskiewicz podsumowuje przebieg inwestycji. Od zakupu działki minęły niecałe 2 lata. Projekt, pozwolenie, budowa, organizacja w miarę sprawna z jakimiś tam drobnymi problemami, które się pojawiły i powstał. No i działa 3 miesiące. Także to jest łatwo powiedzieć w kilku zdaniach, natomiast problemy, które były, jak na każdej budowie, były różne, projektowe, wykonawcze, terminowość i tak dalej, ale dało się to jakoś pokonać, te wszystkie trudności. I obiekt działa 3 miesiące, ma kilkunastu mieszkańców. To właśnie oni, pierwsi mieszkańcy, mogą wystawić najbardziej rzetelne opinie na temat Senior Plus. Tu jest miesiąc, tu jest bardzo ładny, czyściuteńko, pokoje eleganckie, łazienka elegancko. I że nie ma na czym zarzekać, personel jest bardzo grzeczny. Tu jeśli chodzi o sam ośrodek, przede wszystkim podziwiam architekta, który tutaj to wszystko zaprojektował. Muszę powiedzieć, jest tu bardzo ładny i grzeczny, wszystko tak, towarzystwo, naprawdę nie mogę na nic narzekać. Ja już powiem prawdę, jakby niedobrze, to już dawno tu nie ma. Chciałbym do końca życia tutaj być już. 23 czerwca 2017 roku. Dni otwarte i uroczyste poświęcenie Senior Plus. Profesor Wojciech Pluskiewicz przedstawia przybyłym gościom misję Senior Plus oraz zapoznaje odwiedzających z historią powstania obiektu. 28 lutego około godziny 13:12:45, gmina Leszczyna do 13:00. Ach, zadzwoniłem, podjechałem, zobaczyłem tą działkę, na początku wydawała mi się w ogóle nieatrakcyjna, ale potem zmieniłem zdanie. No i to się tak nie zdarzyło, że ten teren kupiliśmy. Akt notarialny 4 podpisywany przez obecnego tutaj wójta pana Olszewskiego, notaryna ucznia mojej mamy. Tylko możliwości, które jest małe. Następnie szybko się dodziało, 2 miesiące później podpisaliśmy umowę z panem inżynierem Polakiem, magistrem inżynierem architektem na budowę obiektu. 10 miesięcy mieliśmy zgodę na budowę, czyli dość szybko. Na szczęście nie było żadnych jakichś tam problemów z potencjalnymi jakimiś problemami z sąsiadami i tak dalej. To się wszystko gładko odbyło. Chwilę później podpisanie umowy na roboty budowlane, czyli koniec. Dom będzie wspierany przez Fundację imienia doktora Karola Pluskiewicza, ojca założyciela, który przez 46 lat był aktywnym lekarzem zajmującym się głównie rehabilitacją. Cała inwestycja powstała z misji niesienia pomocy osobom starszym, a jej głównym celem jest stworzenie godnych i przyjaznych warunków osobom, które przeżywają jesień swojego życia. Chęć pomagania w domu założyciela towarzyszyła od zawsze. Dowodem na to są słowa jego syna, Macieja Pluskiewicza. W zasadzie to i mama, i tata zawsze mi to mnie uczyli, żeby nieść pomoc innym, że jeżeli się ma coś, to powinno się też dzielić z tym innymi, bo oni z tego będą mieli większy pożytek niż powiedzmy ja sam mogę mieć. I pomaganie ludziom też jakby sprawia przyjemność. Przynajmniej tak jest w moim przypadku i w przypadku moich rodziców. Jest to coś pięknego, co można zrobić i myślę, że więcej ludzi powinno to robić. Mówiąc o miejscu, trzeba stwierdzić, że najważniejsi są jego mieszkańcy. Z jakimi problemami się oni borykają? Te pytania kierujemy do założyciela Senior Plus. Nie słyszą, nie widzą, nie radzą sobie, nie potrafią zjeść, nie potrafią samodzielnie, nie potrafią butów zasznurować, nie potrafią się ubrać. Różne, ale są tacy sprawni ludzie również, prawda, którzy chcą tylko mieć świadomość, że ktoś może przyjść w każdej chwili, pomoże jak będzie trzeba, prawda? Czyli im więcej będzie takich osób relatywnie sprawnych, którzy chcą mieć tą świadomość pewnego jego bezpieczeństwa,
tym będę bardziej zadowolony, że trafiliśmy właśnie do tego typu osób, które właśnie nie, trudno im taką ofertę znaleźć. Trudno mi znaleźć tego typu miejsce, które są jak w mieszkaniu, a zarazem są jak trochę jak w hotelu, trochę jak w pensjonacie, a trochę jak w domu opieki. Czyli jest ta opieka, prawda? Czyli to jest kompilacja tych wszystkich elementów razem. Wyjątkowa architektura dopasowana do potrzeb starszych i schorowanych ludzi. Dogodności architektoniczne, takie jak winda oraz pokoje dostosowane do potrzeb osób wymagających specjalnej opieki. Poczucie bezpieczeństwa. W każdym pokoju oraz toalecie znajduje się specjalny przycisk pozwalający na wezwanie personelu, który zawsze czeka w pogotowiu. Doskonały personel, czystość i gustowne pokoje w nowym stylu. Jako walor Senior Plus zwiedzający wskazali także stałą opiekę lekarską. W budynku znajduje się gabinet lekarza oraz sala terapii zajęciowej i rehabilitacji, biblioteka, restauracja z tarasem zewnętrznym oraz kaplica. Dom jest rewelacyjny, fascynująca architektura, bardzo dobrze wykorzystana przestrzeń. Uważam, że jako dom przyszłości dla osób starszych jest wspaniałym miejscem na pobyt i uważam, że niestety czas leci szybko i wszyscy musimy pomyśleć o takim miejscu i uważam, że to miejsce byłoby dla mnie bardzo dobrym miejscem. To miejsce mi się bardzo podoba, jest przestrzenne, piękne, zorganizowane są wszystkie sale, przygotowane dla ludzi, wygodne, dużo swobody, miejsca do oddychania, piękne patio i tarasy, i balkony wszędzie. Myślę, że wszystkim tutaj będzie się żyło wspaniale. Dom Senior Plus jest bardzo trafioną inwestycją w dzisiejszych czasach. Stanowi on wspaniałą ostoję dla mieszkańców i starszych osób naszego regionu. Oferta Senior Plus jest pierwszą taką propozycją w Polsce dla osób starszych. Bliżej przedstawi ją pani dyrektor Senior Plus, Aleksandra Przybyła. Takiej oferty, gdzie są mieszkania w miarę samodzielne dla osób starszych, na polskim rynku nie ma. No i mieszkania mamy, dwa rodzaje tych mieszkań. Jednoosobowe z aneksami kuchennymi i z łazienkami, no i dwuosobowe dla małżeństw, czy też dla dwóch osób, które by chciały razem zamieszkać. I to rzeczywiście jest wyjątkowa oferta. No cała reszta pokoi jest przystosowana dla osób leżących i dla takich osób, które wymagają intensywnej opieki 24-godzinnej, czyli ciągłego, regularnego wsparcia w każdej właściwie czynności życiowej, którą podejmują, począwszy od jedzenia, skończywszy na toalecie, higienie i tak dalej. Także pod tym względem myślę tak, jesteśmy wyjątkowi. Zapraszamy kolejnych mieszkańców, bo to idealnego miejsca dla osób starszych. To jest miejsce, które ma być miejscem przyjaznym, wesołym, pogodnym, nie ciemnym, przysłowiowym domem starców. Tutaj liczą się ludzie i ich potrzeby. Przez tą podróż poznaliśmy wyjątkowych ludzi, którzy tworzyli od podstaw ten dom. A także tych, którzy dzisiaj poprzez swoją pracę niosą pomoc, dając poczucie bezpieczeństwa wyjątkowym mieszkańcom Senior Plus.